To była chyba zwykła szkoła, bo do szkoły muzycznej chodziliśmy oczywiście profil po szalinie. Tam. Jedne cymbałki, mielno, prawda? Z brakami tych blaszek, prawda? No, tej nuty nie mamy. Ale o dziwo, dzisiaj naprawdę, myślę, że tak już od jakiegoś czasu planuję z moją siostrą, z moją mamą, żebyśmy tam kiedyś wróciły na jakiś weekend i pospominały sobie te wszystkie ścieżki, pochodziły jeszcze raz od nowa, chociaż wydaje mi się, że tam wszystko się pozmieniało. I chyba ta promenada że... tylko i ten deptak, a tak to wszystko. Ja myślę, że te smażalnie tak ze dwa piętra do góry. No wiadomo, biznes, czysty biznes. Ja oczywiście tutaj mam przygotowane pytania przez tak zwany research, ale ja muszę cię zapytać o coś, czego tutaj nie ma, bo ja na twoim profilu instagramowym widziałem, że ty ostatnio, znaczy we wrześniu ostatnio, byłaś na wakacjach. We wrześniu? W Łodzi. Tak. W Łodzi na wakacjach. No tacy gościu. Miasto. Opowiadaj, jak cudne to jest miasto. Ja jestem zafascynowana architekturą tego miasta. Pałac Poznańskiego, skle. Ostatnio, prawda, tak, że jest na bogato? I byłam nawet w przepięknym miejscu, Muzeum Książki, w jakimś niesamowicie starym, takim zdezelowanym pałacu. Tam są oczywiście fabryki stare. Jest coś takiego, zresztą to jest bardzo ciekawe też kulinarnie ostatnio miejsce, więc z wiadomych względów w tym roku mało podróżowałam po świecie. No to jasne. I wakacje spędziłam na Kaszubach, a takie weekendowe wypady, Łódź. Jeszcze miałam fantastycznych przewodników, łodzian, którzy wykazywali mi miejsca. I co ci pokazali? Takiego fajnego. Trzeba było do mnie pisać, ja bym ci tak pokazał takie miejsca. Z Łodzi? No oczywiście. Ach, ja jestem z Łodzi, ja mieszkam w Łodzi, ja tu przyjeżdżam tylko zarabiać pieniądze do Warszawy i wywożę je do Łodzi, tam robię, zobaczcie ile zarobiłem w Warszawie, zobaczcie, to w jeden dzień, a to mam dużo drobnych po prostu. To już będę widziała, następny raz do ciebie dzwonię. Ja mam restaurację w Łodzi swoją. No. Restaurację komediową, ulica Piotrkowska 12, zapraszam ciebie i wszystkich telewizów. No mamy odhaczone. Będę. To mamy odhaczone. No oczywiście żartuję, ale nie, mówiąc zupełnie poważnie, ja bym cię obwiózł, tylko że widzisz, ludzie cię na pewno zabrali, jakieś tam fabryki. Biblioteka, ja bym wiesz, w tej bramie kiedyś. I ty myślisz, jedźmy stąd, wiesz, ja bym cię od takiej mrocznej strony. Ja Łódź trochę znam, bo miałam tam kiedyś chłopaka z Bałut. Naprawdę? Syn na dzielnicę. I nosił takie buty tylko z korkami, miał tutaj takie flanelowe. I robi malutka, ja cię zabiorę na Bałuty teraz. Ale ostatnio słyszałam, że wszyscy są z Bałut, że to jest tak wielka dzielnica. To jest duża, no. Ale nie tak, że wszyscy od razu. Ale może chcą właśnie być. Może by tak chcieli właśnie, marzą, bo to jest też, jak to trochę brzmi, jestem z Bałut, także się ludzie, ojej, jest z Bałut, wiesz. No. Tak, na Kaszubach też chyba tak mówią, prawda? Że z Kaszub... Powiedz mi, czy ta nowa płyta, zaraz wychodzi singiel? Przed chwilą sobie posłuchałem Color Café na YouTubie. Singiel wychodzi całkiem w ogóle taki podróżny. No właśnie, dlatego zaczęliśmy. Voyage, znasz taką piosenkę? Voyage. Tak, to tak. Ale zafałszowałem, Jezu, aż mnie zakuło. Nie, podstroi się. Ja z przepony, z gardła czy z przepony śpiewasz? Ja śpiewam z serca. Ale ładne. Ale wiesz, to tyle lat się uczyłam śpiewać przeponą, a jak rodziłam, to zapomniałam, gdzie ona jest. Okej. Okay. Ja się staram nauczyć mówić z przepony, bo jak drę gardło, tak jak przed chwilą tutaj darłem przez 15 minut, to potem pod koniec już będę robił, a powiedz mi! Ja tak samo przez większość moich wakacji, jak jechałam, bo byłam taką dziewczyną z gitarą, jak jeździłam, to zawsze mówiłam tak, na wakacjach. Właśnie, bo śpiewałaś przy ognisku, do utraty głosu. Również, do utraty głosu, tak. I odkąd zaczęłam się uczyć śpiewu klasycznego, wyleczyłam sobie gardło, nauczyłam się śpiewać przeponą, wszystko przed tobą, żółwik. Ja byłem ostatnio u pani foniatry, byłem ostatnio. O. No i przed pisami różne olejki. Były wlewki? Jezus! Reni, co ona robiła? Miała taką giwerę i wiem. Druga była asystentka. Nie padł, nigdy na to nie padł. Trzymała mi język, wiem. A druga ładowała i robiła krzczuście. To jest zemsta za te wszystkie upory, za to wszystko krzczuście. Ale za 10 minut odzyskujesz głos. Gadaliśmy o tych walizkach, pakowanie, rozpakowywanie. Mam grę przygotowaną. A jeszcze poczekaj, bo o tym wojażu nie opowiedziałam. Ach, przepraszam, oczywiście, kończymy to. No i wojaż. Wyobraź sobie, że ta piosenka, jak ją słyszałam w radiach, to bolały mnie zęby. Naprawdę nie dożyłam jej miłością. Aż któregoś razu wpadłam na taki pomysł, że a może nagram sobie parę piosenek po polsku i po francusku, moich kochanych. Przepraszam, mówisz po francusku? Tak trochę, odrobinę. Bagitkę, poproszę. Też tak trochę mówię. Ale ponieważ najpierw nagrywałam takie moje ulubione, a potem pomyślałam sobie, ale nie może być tak łatwo, muszę coś takiego pod włos. I wtedy tak losowałam w takiej puli takich najgorszych moich hitów. Ale więc, myślałem, że ty takich ogólnie najgorszych. I padło na Voyage i zrobiliśmy z tego balladę i nakręciliśmy klip w dębkach, gdzie udało nam się oszukać, że jestem sama na plaży. So romantic.
podeszłaś, przepraszam, złóżcie te parawany, bo my tu kręcimy gitalec, że jestem sama. I oni składali rękę. Nie, tak, sama. Oni nie? Tak, po prostu tutaj tym dronem, tą kamerą. A tak cyklowali, a ty między ludźmi po prostu. Tak. Gotowana kukurydza, coś takiego. To by było śmieszne. Ale udało, udało się. Ale parawaning w Mielnie, w Władysławowie, no to wszystko to dzisiaj istnieje i to jest nasz narodowy sport. No ja byłem, gdzie ja byłem? Nad Morzem Polskim byłem i były parawany porozkładane. Słuchaj, ja rzadko jestem, rzadko mam czas, ale i już jestem. Leżę w czopce, prawda, żeby mnie nikt nie poznał, bo jak mnie już poznają, to już jest koniec. No ale dobra, leżę i nagle słyszę dźwięk takiej lecącej wody po prostu, nie mówię? Od razu za parawanem, od razu nie, za arbuzami. Ktoś sikał. Tak, tak. I to matka... To jest normalne. Matka przyprowadza... No, a gdzie dziecko? No, gdzie zaraz za parawanem? Ale to nie było dziecko takie, to było takie dziecko, takie, dziewczynka. I ta matka z nią po prostu z telefonem, z petunkiem. Tutaj się odlej, nie? Ja mam tu głowę, a ta dziewczynka... No, normalnie, wiesz, przez ścianę mogłabym dzień dobry Ale powiedzieć. Przepraszam, czy ty widziałeś jakieś toalety na plażach? Był obok, to i to ja. Wiesz, jaka awantura była? Jezus Maria, to znaczy nie z nią, bo ja to zacisnąłem zęby. Mówi, jak można, wiesz, jak ja się awanturuję przez zęby. Dziecko mi tu się koło zarazuje, drodzy. A ty mojej... masz dzieci? Nie. Będziesz miał? Też będziesz, będą sikały na plaży, zobaczysz. No, sikały mi na głowę. Ty będziesz no, miał dosyć. Tutaj, co teraz? Siódme siku w ciągu godziny. Przysikaj tutaj. Ale wiesz, potem dobrą stronę oczywiście w tym znalazłem, bo był taki kwadrat, powstał taki 5 metrów na 5 i tam był dalej. I ludzie, wiesz, widzę, że już widzą, jest jedno wolne miejsce, to już z ręcznikami, chyba już idą tu. A ja od razu okularki przeciwsłoneczne, czapeczka, żeby mnie... Mówię, tu przed chwilą dziecko sikało, także nie polecam. I oni, kurwa, wiesz, i wiesz, i potem miałem wolny cały komfort. Dzień. Komfort. No. Król. Śmierdziało, ale nikt się nie siedział obok. Lotek przyjął drugie śniadanie sobie. Panko, gra, już wiecie, jak będzie polegała? Mamy sami siebie po prostu spakować nie, na Nie, w środku są węże. Nie. Gra nazywa się walizki. Czemu nie? Polega na tym, że będziecie musieli zapakować te walizki. Jak najszybciej. A co do nich mamy spakować? Zaraz. Kokainę, to jest moje Wszystko znajduje się, nieważne. Zapakować, jakbyście jechali tam, nie wiem, w tej miejscowości, co mówiłaś, na przykład tam w Cyce. W Cyce. I też w Cyce. Normalnie, ja też użyłem, bo tam w Cyce. Dokładnie. Jakbyście jechali w Cyce... to na walizkę.